Braun, koło Konfederacja. Proszę bardzo. Co pan miał na myśli, panie ministrze, mówiąc publicznie, że Skarb Państwa oszczędzi na tych procedurach, które skonstruowaliście po to, żeby wywłaszczać pod CPK? Jakiego rzędu to będzie oszczędność i jak zostanie osiągnięta? No i pytanie, jeśli to jest oszczędność, to wobec tego, gdzie będzie zysk z tego ustawodawstwa dla tych, którzy padną ofiarą tego procederu? I pytanie, czy wyście w ogóle rozważali inne konstrukcje prawne? To znaczy, jeśli to jest taki świetny, wielki projekt, to czy przeszło wam przez myśl, by zaprosić gminy do tego przedsięwzięcia jako akcjonariuszy partycypujących w przyszłości w krociowych zyskach? Czy przyszło wam do głowy, by proponować wywłaszczanym Polakom, by zgodzili się na to w zamian za to, że staną się częścią tego wielkiego i waszym zdaniem pięknego i realnego przedsięwzięcia?